Mój dom był 10 kilometrów od Podkamienia. Dwa razy w ciągu roku na odpuście byliśmy w Podkamieniu, a ja jako dziecko biegałem wokół tego Podkamienia. Ale nie będę o tym w tej chwili mówić. Jeśli Państwo pozwolicie, to będę mówił na stojąco. Mój ojciec mi mówił, jeśli mówisz, to wstań, żeby cię widzieli. Mów głośno, żeby cię słyszeli. I kończ szybko, żeby cię lubili. Postaram się zastosować do tych wskazówek. Może najpierw dwa słowa o mnie. Urodziłem się w Warszawie. Mój ojciec też urodził się w Warszawie. Ale moja mama urodziła się w Hucie Pieniackiej. A gdzież jest ta Huta Pieniacka? Gdzie była? Bo jej teraz w ogóle nie ma. Otóż była kilkanaście kilometrów od tego Podkamienia, dwadzieścia parę kilometrów od miejsca, gdzie urodziło się dwóch królów polskich. Urodził się tam Jan III Sobiecki. Gdyby nie Jan III, to połowa Europy modliłaby się w meczetach, a nie w kościołach. Ale nie o tym będę mówił. Chciałbym Państwu powiedzieć, nie ogólnie, tak jak wspaniale tu mówili moi przedmówcy, zwłaszcza szanowny ksiądz, ja to potwierdzam, był tam ogromny konglomerat narodowościowy. W mojej rodzinie też tak było, w rodzinie mojej mamy też tak było, że byli Czesi, byli Rusini i byli Austriacy. Moja babcia, która zginęła tak tragicznie w Hucie Pieniackiej, urodziła się we Wiedniu. Była Austriaczką, ale się do tego nie przyznawała. Nie będę Państwu opowiadał ogólnie, ale chciałem opowiedzieć o dwóch, a może o trzech przypadkach, które widziałem na własne oczy. Nie będę mówił o wszystkich przypadkach ludobójstwa, jakie w tym czasie mogłem widzieć, o nich wiedzieć, bo bym musiał mówić do ciemnej nocy. Ale o dwóch, o trzech Państwu na pewno powiem. Jest jesień roku 1943. Już ludobójstwo z Wołynia przetoczyło się na Podole. Dotarła do nas wiadomość, że w odległości około 2 kilometrów w lesie banda zbrodniarzy, banderowców spotkała kobietę Polkę. Rozpoznali, że jest Polka. Jechali na koniach. Co oni zrobili? Siedli z koni, jednego konia przywiązali do jednej ręki, drugiego konia przywiązali do drugiej ręki, trzeciego konia do nogi i czwartego konia do drugiej nogi. Potem na komendę konie batem i tak zginęła ta kobieta. Na drugi dzień mąż tej kobiety jechał koło naszego domu. Była to rodzina biedna. W skrzyni zbitej z desek wiózł zwłoki tej kobiety. Wyszliśmy przed dom. Mój ojciec, moja mama i ja. On się zatrzymał, rozmawialiśmy chwilę. Tata mój poprosił, żeby odsłonił te zwłoki. Słuchajcie Państwo, to, co zobaczyłem, będę pamiętał do końca życia. Nie będę wam opisywał, jak wyglądały te zwłoki, bo to jest naprawdę przerażające. Drugi przypadek.
Rok 1943. Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. Mój ojciec był żołnierzem 1920 roku. Był ciężko ranny pod Kijowem, ale był żołnierzem, człowiekiem odważnym. Spodziewaliśmy się, że może nastąpić na nas napad. Dom był uzbrojony, 4 wejścia, 3 zamurowane, tylko jedno czynne. Tata opracował taki regulamin obrony. Każdy wiedział, co ma robić. Broni mieliśmy bardzo dużo, bo broń było bardzo łatwo kupić wtedy. Sąsiedzi mówili, że warszawiak, bo na nas wszyscy mówili warszawiacy, a nie po nazwisku. Mówili, że warszawiak ma w piwnicy karabiny maszynowe. Karabinów maszynowych nie mieliśmy, ale mieliśmy bardzo dużo broni. 24 godziny na górze naszego domu, na strychu, ktoś miał dyżur. No, ja miałem wtedy 13 lat, też takie dyżury miałem. Jest noc pomiędzy pierwszym dniem Bożego Narodzenia, a drugim. Grudzień 1943 rok. Jestem na górze. Mróz, śnieg okropny. Patrzę, jedzie sznur sań naszą drogą. No, zbiegłem na dół, alarm, wszyscy na swoje stanowiska, każdy wiedział, co ma robić, broni mieliśmy dużo, bronilibyśmy się bardzo długo. Cała kolumna tych sań zatrzymała się przed naszym domem. Byliśmy pewni, że za chwilę na nas napadną. No więc byliśmy przygotowani i psychicznie, i fizycznie do ciężkiej obrony. Ale oni się zatrzymali. Biegali między sobą. Słychać było, że się kłócą, ale odległość była za duża, nie mogliśmy zrozumieć, o czym mówią, czego się kłócą. I taka sytuacja trwała 15, może 20 minut. Konie batem pojechali. Byliśmy zdumieni. Co się dzieje? Przyjechali nas zaatakować i zrezygnowali. No, na drugi dzień rano zobaczyliśmy, że tam, gdzie sanie stały, były ogromne kałuże krwi na śniegu. No, byliśmy zdumieni. Pojechali. Ale okazało się, że z pobliskich wsi zabrali 14 osób. 14 osób, przede wszystkim Polaków, ale również dwóch Ukraińców. Jednego Ukraińca za to, że ożenił się z Polką, a drugiego za to, że nie chciał z nimi współpracować. No i nie wiedzieliśmy, co się dzieje dalej. Po kilku dniach, w odległości jak tak mniej więcej 2 kilometry od naszego domu, psy wywlekły zwłoki spod śniegu. Okazało się, że to są zwłoki tych osób, których zabrali w nocy z dnia pierwszego na drugi dzień Bożego Narodzenia. No, mój tata i ja pobiegliśmy tam, bo koło naszego domu biegło wiele osób, rodziny tych pomordowanych. Już wcześniej byli tam ludzie i spod śniegu, spod gałęzi wyciągnęli właśnie te zwłoki. Słuchajcie Państwo, to, co ja zobaczyłem tam, też nie zapomnę do końca życia. Bo ja tych ludzi prawie wszystkich doskonale znałem. Tego Ukraińca też. To był starszy chłopak ode mnie o kilka lat. Ja wtedy miałem 14 lat, a on miał 18 czy 19, bo niedawno się ożenił. Ale nie zapomnę nigdy naszego sąsiada Żeglińskiego, bardzo porządny gospodarz, nam zawsze pomagał. Miał duże gospodarstwo. Był tak straszliwie, jego zwłoki tak straszliwie zmasakrowane, że trudno sobie to wyobrazić. Głowa, czaszka była rozłupana.
żebra połamane, wywleczone z klatki piersiowej. Miał zrobione tak zwane rękawiczki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to znaczy. Jak ci bohaterowie Bandery, co walczyli za samostylną Ukrainę, jak robili Polakom, swoim ofiarom, rękawiczki. Otóż te rękawiczki robiono w sposób następujący. Żywemu człowiekowi nacinano skórę wokół ręki, przy łokciu i ściągano tą skórę. Człowiek żył wtedy. Ściągano tą skórę do końca, aż do paznokci, do palców i takie właśnie rękawiczki ten banderowiec zapinał sobie do pasa, aż uschły i czym więcej miał tych rękawiczek, tym większym bohaterem był za samostyjną Ukrainę. Tak walczyli, w taki sposób. Jeszcze żyje rodzina właśnie tego Żeglińskiego, bo to była cała rodzina, oni całą rodzinę też pomordowali w inny sposób, bo to oni w różnych wsiach mieszkali. W Warszawie również mieszka w tej chwili kobieta, która jest krewną właśnie tego Żeglińskiego. Mam z nią kontakt. Interesuje się ona oczywiście tym, co się dzieje na temat skresów. To jest druga opowieść. Jeszcze jedna. Nie będę Państwu opowiadał tych okropności, ale to powiedzieć muszę. Jest 28 lutego roku 1944. No, jesteśmy wszyscy w domu i wieczorem, nocy niemalże, wpada do nas sąsiad, znajomy i opowiada, co się stało w Hucie Pieniackiej. Napadli na hutę, wymordowali wszystkich, całą wieś spalili. A przecież tam byli moi ukochani dziadkowie, bardzo ich kochałem. Często tak bywa, że dziecko bardziej kocha dziadków niż rodziców. U mnie tak właśnie było. Moja mama zemdlała na skutek tego, co on opowiadał. Docuciliśmy ją. Poszedł ten znajomy. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, co się dzieje w domu. Dyskusja straszna. Tata mówi, pójdę zobaczyć, co tam się stało naprawdę. Nie zgodziliśmy się wszyscy, bo przecież jak ojciec pójdzie, a będzie napad na nas, no to nie poradzimy sobie z obroną. No to nie. No to ja się zgłosiłem, ja pójdę zobaczyć. Oczywiście wszyscy zaprotestowali. No i zostało tak na niczym. Ale mnie serce bolało, zasnąć nie mogłem. I podjąłem bardzo odważną decyzję, której nie żałuję do dzisiaj. Jeszcze było szaro na dworze. Postanowiłem, że pójdę do Huty Pieniackiej i zobaczę, co się tam stało naprawdę. Chciałem z sobą wziąć jakąś broń, ale nie mieliśmy krótkiej broni, tylko długą, karabiny. Mausery, rosyjskie karabiny. No muszę powiedzieć, że z tą bronią to umiałem się posługiwać dokładnie, bo mój tata prawą rękę miał nieczynną, bo był ranny, jak mówiłem. Więc jeżeli trzeba było Mausera rozebrać, to mi mówił, jak to robić, a ja to robiłem. Dzisiaj jeszcze mógłbym Mausera rozebrać i złożyć. No ale długiej broni nie wezmę przecież, bo z daleka będzie widać, krótkiej nie mieliśmy. No to wziąłem granat. Granat taki ręczny, prawda? Rosyjski granat do kieszeni. Trochę chleba i boczku też do kieszeni i poszedłem. Napisałem kartkę, gdzie poszedłem i po co. Szedłem przez las, ale nie szosą taką lenią, jak to mówiono, tylko szedłem bokiem, bo na tej prostej drodze to z daleka było widać, a kiedyś miałem takie spotkanie z Ukraińcami, że ledwo z życiem uszedłem, ale nie będę o tym opowiadał, bo to by było za długo. No i doszedłem do Huty Pieniackiej. Ta szosa trafiała tak w środek wsi, ale
Dom moich dziadków był z boku, to ja sobie zawsze tak drogę skracałem na ukos i szybciej byłem u moich dziadków. Huta Pieniacka była na wielkiej polanie, ogromnej, wśród wielkich lasów. Miejsce to było wspaniałe. Z tego miejsca wypływały trzy rzeki, bardzo piękne. Bóg, który płynie z Wisłą razem koło nas. Styr i Seret i również moja Ikwa po dolinach płynie, tak pisał nasz wielki poeta. Też tam miała źródła. Podszedłem do skraju tego lasu. Odsłoniłem gałęzie. Zawsze jak tu przechodziłem, to było widać gospodarstwo moich dziadków. Słuchajcie Państwo, zobaczyłem coś strasznego. Nogi się pode mną ugięły, uklękłem. Łzy zaczęły mi spływać po policzkach. Nie było gospodarstwa moich dziadków, nie było domu, nie było zabudowań, stodoła, chlew i tak dalej. Nie było domów w zasięgu wzroków, jeszcze dymiły się z gliszcza, a z domu moich dziadków dwa osmalone kominy sterczały w niebo. Po chwili poczułem jakiś taki dziwny zapach. Od wsi był taki delikatny wietrzyk. Poczułem zapach, taki dziwny zapach, jakiś słodki. Przyszło mi na myśl spalonego mięsa. Rozejrzałem się bliżej. W jednej, w drugiej stodole. Stodoła spalona, oczywiście dach zapadł. I widzę grupa spalonych ciał, spalonych ludzi. Coś okropnego. Trudno mi jest nawet w tej chwili o tym mówić, drodzy Państwo. Przeżyłem to strasznie. W pierwszej chwili chciałem pobiec tam, zobaczyć, co się dzieje, co się spaliło, co jeszcze się nie spaliło, bo cały czas unosił się taki jakiś dym. Ale zobaczyłem jakieś postacie, które jeszcze grzebią w tych spalonych resztkach i coś tam wyjmują. Przypomniałem sobie, że jak szedłem do Huty Pieniackiej, to puste sanie jechały do huty, a pełne, załadowane różnymi rzeczami, wracały z powrotem. No i teraz, co stało się z moimi dziadkami? Co stało się z bratem mojej mamy, moim wujkiem, Wojciechem Kierepką, jego żoną, jego dzieckiem? Znałem ich przecież bardzo dobrze. No ale na te pytania nie mogłem sobie odpowiedzieć. Postanowiłem, że nie mogę pójść tam, bo mogę zginąć. Wracam do domu, opowiem rodzicom, co widziałem. Ale pierwsza taka myśl też była, mam przecież granat w kieszeni. Mógłbym podejść pod jakąś ruską chałupę i ten granat rzucić przez okno. Bo po drodze do naszego domu i Huty Pieniackiej była też taka niewielka wieś, Żarków się nazywała. No byli tam i Ukraińcy, i Polacy. Polaków były chyba dwie, trzy rodziny, a reszta to byli Rusini. No ale pomyślałem sobie, co ja w ten sposób osiągnę. Na pewno zginie ktoś niewinny. Dzieci, kobiety. Odszedłem od tego zamiaru. No i postanowiłem jak najszybciej wrócić do domu. No możecie sobie Państwo wyobrazić, bo wróciłem już tak pod wieczór, co się działo, jak opowiedziałem to wszystko moim rodzicom. No mama była przerażona, po co ja tam poszedłem, ale zauważyłem u mojego ojca taką jakąś aprobatę, z której byłem bardzo, bardzo zadowolony. To było właśnie 28 lutego.
Po kilku dniach, po kilkunastu, był to chyba 11-12 marca, znowu jestem na górze, na takim dyżurze. Noc jest jak na Podolu przepiękna i widzę biegnącą postać do naszego domu, jedną postać biegnie, zapada się w śniegu, wstaje, znowu biegnie, biegnie szybko w naszą stronę. Zszedłem na dół, powiedziałem, co się dzieje, a tata mówi, no co, jedna postać, no nie wiadomo o tej porze, kto by się odważył do nas przychodzić. No ale za chwilę do tych drzwi, bo już mówiłem, że były cztery drzwi, trzy zamurowaliśmy, jedne czynne, łomot. Tata odtworzył te drzwi, wpadła do nas kobieta. Prosta kobieta, wiejska, Rusinka, szlachetny człowiek. Przybiegła do nas, żeby nas ostrzec. Była przerażona, łzy leciały jej z oczu. Krzyczała, uciekajcie, wydano na was wyrok. Nie przeżyjecie do niedzieli, uciekajcie. No, wiadomo było, kto ten wyrok wydał. Mama chciała jej dać coś do picia, do zjedzenia, bo była zmarznięta, a ona mówi, nie, ja muszę wracać, bo jak oni się dowiedzą, że ja do was przyszłam, to mnie zabiją. No i w takiej sytuacji musieliśmy podjąć decyzję, co robić dalej. No, ta decyzja nie była łatwa dla moich rodziców, tu nie będę szczegółów opowiadał, ale decyzja była taka, że uciekamy. Wyobraźcie sobie państwo, dom duży, gospodarstwo, sad 800 drzew owocowych, pasieka i tak dalej, nie będę szczegółów opowiadał. Trzeba to wszystko zostawić. Rodzice podjęli decyzję, że uciekamy. Bardzo trudna to była decyzja, trudna była rozmowa, ale o tym mówić nie będę. No i ojciec zamówił dwoje sań. Broń mieliśmy ogromną. Najpierw do tych sań na spód broń położyliśmy. No i co dalej? Trochę jedzenia, trochę ubrania, nic więcej. Wszystko inne zostało. No, okoliczni ludzie się dowiedzieli, że my się wyprowadzamy. Niby przyszli się pożegnać, no ale to pożegnanie było takie, że ja na przykład położyłem walizkę, z szafy kładłem tam różne rzeczy, odwracam się, nie ma tych rzeczy, nie ma walizki. Tłum ludzi się zebrał. No, potem się dowiedzieliśmy, że już po dwóch, trzech dniach dom był zdemolowany, zerwane podłogi, zerwana blacha z dachu i tak dalej, i tak dalej. No, dotarliśmy do powiatowego miasta, do Brodów. Tam była mojej mamy duża rodzina. Przyjęli nas bardzo serdecznie. Okazało się, że po kilkunastu dniach brat mojej mamy, który był w Hucie Pieniackiej, z żoną i z dzieckiem zjawił się. Byliśmy szczęśliwi, że chociaż on przeżył. I teraz opowiem w skrócie to, co on nam opowiadał, co się działo w Hucie Pieniackiej. Otóż tego dnia otoczono Hutę Pieniacką, pułki SS Galizien, o którym tu była mówiona. I o godzinie rano, tak koło godziny piątej, zaczął się atak. Wchodzili dom po domu, wypędzali wszystkich do kościoła. Moja babcia była położną w tej wsi i akurat w przeddzień była poproszona do porodu pewnej kobiety. Opiekowała się tą kobietą, która już miała za chwilę rodzić. Nie było odwołana, wypędzili. Moja babcia razem z tą kobietą też została wypchnięta do kościoła. Mój wujek też miał broń przy sobie, ale jak widział, co się dzieje, to broń schował i też razem z tymi ludźmi był wypędzony do kościoła. Ale w kościele zorganizował on i jeszcze kilku młodych ludzi, że przedostali się na wieżę, na sygnaturkę, na samą górę.
i wciągnęli, jeszcze pomogli wejść tam 14 osobom na górę w tej wieży. I z tej wieży widzieli, co się dzieje wkoło, ale nie wiedzieli, co się dzieje na dole w kościele. Otóż w tym kościele, no, sytuacja była straszna. Nie będę szczegółów opowiadał, bo mój wujek opowiadał to nam kilka dni. Oczywiście wepchano tą kobietę z moją babcią również do kościoła. Ta kobieta zaczęła rodzić. Zaczęła rodzić przed ołtarzem, na schodkach. Wtedy podszedł do niej Ukrainiec w mundurze SS, wyrwał od niej to dziecko, był to chłopczyk, uderzył o posadzkę i rozgniótł wojskowym butem. Moja babcia, 70-paroletnia kobieta, rzuciła się na niego z pięściami i z krzykiem. A on zdjął karabin z ramion, zastrzelił moją babcię i zastrzelił tą kobietę, która w tej chwili rodziła. Krewni tej kobiety jeszcze żyją w Gdyni. Mam z nimi kontakt. Wiedzą doskonale, jak to było. Ale muszę coś jeszcze powiedzieć później, bo napisałem kilka książek. Jedna z książek jest tutaj, mam ją tu z sobą. Opisałem to wszystko. Ta książka rozeszła się po Polsce i po świecie. I zadzwoniła do mnie pewna pani z Elbląga i mówi: proszę pana, moja babcia była też w tym kościele. I to, co pan napisał, ona widziała. I mówi dalej, że tenże zbrodniarz, który rozgniótł to dziecko, wybrał z tłumu dziewczynę kilkunastoletnią, a to właśnie była babcia tej pani, która do mnie dzwoniła, mam jej telefon, jestem w kontakcie, i kazał jej zwłoki tego dziecka wyrzucić, wynieść i wyrzucić z kościoła. No cóż ona miała robić? Wzięła te zwłoki, owinęła w szaty liturgiczne, które oni wyrwali, prawda, i rozrzucili po tym. Postarała się to dziecko ochrzcić jeszcze po drodze. To był chłopczyk. Wyniosła go i położyła przed kościołem na śniegu. Teraz, jak już mówiłem, mój wujek był na tej wieży i nie wiedział, co się działo w kościele. Nie wiedział, że jego matka, moja babcia, była zastrzelona. Tego on nie wiedział. Ale co się działo na górze, w tej wieżyczce? Było tam kilkanaście osób. Między innymi była matka z malutkim dzieckiem. To dziecko stale płakało. Nie można go było uciszyć. No bali się oni, że jak ci bandyci na dole usłyszą, że tam płacze dziecko na górze, no to wejdą i zabiją ich, prawda? No więc powstała myśl, jeśli nie można tego dziecka uciszyć, no to co zrobić? To trzeba go zabić. No i przeprowadzono głosowanie. Czy tak zrobić? Otóż wynik głosowania był na tak, że dziecko trzeba zabić. Wyobraźcie sobie państwo tą sytuację wśród tych ludzi, którzy przeprowadzili takie głosowanie. Ale ta kobieta powiedziała: jeżeli chcecie mi dziecko zabić, to najpierw będziecie musieli zabić mnie. No i nie było takiego mordercy, który odważyłby się to zrobić. I okazuje się, że przeżyło to dziecko i przeżyła ta matka. Jeszcze krewni tej kobiety jeszcze żyją na ziemiach odzyskanych. Muszę państwu powiedzieć, że powstało takie stowarzyszenie Huta Pieniacka, do którego ja też należę. Ono grupuje wszystkich jeszcze żyjących, bo jeszcze kilka osób żyje, i
jednoczą się, razem współdziałają. Co roku jeżdżą na miejsce Huty Pieniackiej, tam jest piękny pomnik. I co roku odbywają się uroczystości właśnie pod tym pomnikiem. I jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć. Otóż w tych Brodach, jak już był brat mojej mamy, to wszystko opowiedział, no to jak się przedostać do Warszawy? Otóż mój tata nawiązał kontakt z pewnym oficerem SS, wielkie chłopisko, trupia czaszka na głowie, pamiętam go doskonale. I wyobraźcie sobie Państwo, że on zgodził się zabrać nasze rzeczy, bo jechał do Berlina samochodem ciężarowym i przewieźć do Warszawy. Ale powiedział, że nie może zabrać wszystkich, może zabrać tylko jedną osobę. No i kto pojedzie? Kto pojedzie z tymi Niemcami? No, pojechał mój tata, mój ojciec. Dał mu on hełm, płaszcz SS-owski, prawda? No i jadą. No, było jeszcze zimno. Po drodze żandarmeria zatrzymała ten samochód. Raus wszystkich. Było tam kilku Niemców, żołnierzy, on też. Ozga się dar, że to bezprawie, że on jedzie do Berlina, ale to nie pomagało. Postawili wszystkich rzędem, dokumenty sprawdzali każdemu. No to mój tata był w strachu, bo tu miał mundur, hełm, ale spodnie miał cywilne, buty też. Jak dojdą do niego, no to będzie katastrofa. No ale pogoda była tak straszna, że sprawdzili chyba dwóch, trzech i resztę raus, dobrze, jedźcie. I udało się mojemu tacie dostać do Warszawy. Nie będę opowiadał, jaka była nasza podróż do Warszawy, ale co chcę powiedzieć, że tenże oficer SS, a nazywał się Ozga, nazwisko nam znane, to jest polskie nazwisko, dał nam jeszcze papier, taki z tą gapą niemiecką SS, pieczęć okrągła i wymienione były nasze nazwiska, oczywiście po niemiecku ten papier, że poniżej, wymienieni poniżej są uciekinierami sprzed bolszewizmem, prosi się miejscowe władze o udzielenie pomocy. Słuchajcie, ten papier nam uratował życie, bo po drodze z Brodów do Warszawy to jechaliśmy ponad trzy tygodnie. Po drodze łapanki, rewizje, tragiczne sytuacje. No ale jak było niebezpiecznie, to mama ten papier pokazywała Niemcowi i zdarzało się, że zasalutował i nas puszczał. I w ten sposób przedostaliśmy się do Warszawy. Także to, że ja dzisiaj przed Państwem stoję i mogę opowiadać to, co widziałem i co słyszałem, zawdzięczam dwóm osobom. Ukraińce, prostej kobiecie, ale szlachetnej, która ryzykowała własne życie, żeby nas uratować. I również właśnie temu lejtnantowi, SS-manowi, który pomógł nam przedostać się do Warszawy, bo gdyby nie ten jego papier i nie to, że zabrał nasze rzeczy, to nie wiem, czy byśmy dotarli do Warszawy. Mógłbym Państwu jeszcze takich rzeczy opowiedzieć bardzo dużo, ale już i tak jest dość późniejsza pora, jeśli chodzi o nasze spotkanie, ale chciałbym na zakończenie powiedzieć słowami wielkiego przyjaciela narodu polskiego i ukraińskiego, Ukraińca Wiktora Poliszczuka, którego miałem zaszczyt znać osobiście, bo przyjeżdżał tu do Warszawy, a on powiedział i napisał tak, że
Nie ma złych narodów. Są tylko złe organizacje i złe ideologie. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Dziękuję bardzo.